Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z albumem dla dziewczynki. Jest to album na pierwsze zdjęcia Helenki. Album powstał z przecudownej kolekcji papierów Craft O'Clock. Witaj dziewczynko, hello little girl. Myślę, że znanej Wam, ponieważ te papiery na rynku już kilka miesięcy są, ale są naprawdę wyjątkowe, zakochałam się w nich. Mieliście już okazję oglądać mój album dla chłopca, album na chrzciny z tej kolekcji chłopięcej. Teraz powstał ten album. Aktualnie jestem jeszcze w trakcie robienia albumu pudełkowego, takiego dużego z tej kolekcji. Myślę, że to nie koniec albumów wykonanych z tych papierów, ponieważ zakochałam się w nich od pierwszego wejrzenia. Są naprawdę wyjątkowe. Ten konkretnie album ma wymiary okładki 25 na 17 cm. Jest obity płótnem introligatorskim, atłasowym, tutaj możecie zobaczyć. Ma grzbiet 8 cm, widać 8 cm i 4 karty w środku. Dosyć mocno rozbudowane metodą stack the deck windowany. Mamy narożniki w kolorze różowego złota, okładka jest tutaj podbita papierem w kolorze różowego złota, lustrzanym i papierem różowym. I tak samo tutaj boki i tył, z tyłu tylko moje logo. Wykorzystałam do niego cztery duże kolekcje papierów, natomiast nie pełne cztery duże kolekcje, trochę papierów tam z tych czterech kolekcji zostało. Natomiast no tyle miałam, żeby na pewno starczyło, tak? Imię Helenka jest zrobione z tekturki, z tekturek z tekturkową. I tutaj mamy ramkę z shaker boxem. Zobaczcie, jakie piękne te cekinki w środku, jak fajnie pasują do tej kolekcji, w ogóle kolorystycznie. Tutaj wchodzi nam zdjęcie 9 na 9 cm. Ja Wam tylko je wsunę, żebyście na szerokość zobaczyli. Do końca nie będę go wkładać, żeby nie mieć problemu z wysunięciem. Natomiast mam pokazać w ten sposób, że faktycznie zdjęcie 9 na 9 tu wchodzi idealnie. Natomiast album, mimo że strony ma 24 na 15,5 cm, mieści zdjęcia 10 na 15, bo na taki został przewidziany. A zatem otwieramy i oglądamy. Tutaj mamy klapeczki w każdą możliwą stronę, czyli na boki, do góry i na dół. I tutaj mamy jeszcze dużą kieszeń, w której mamy maty na zdjęcia. Ja dokupiłam do tej kolekcji jeszcze zestaw tych dodatków do wycinania. I powiem Wam, że naprawdę sprawdzają się dodatki idealnie. Przygotowałam sobie matę z wielkości zdjęcia 10 na 15, tak żebyście zobaczyli, że faktycznie takie zdjęcia tutaj idealnie wchodzą. I zostaje taka fajna biała ramka wokół zdjęcia. Prostokątne albumy ostatnio zdobyły moje serce. Tutaj mamy tryptyk, otwierany do góry i na dół. I proszę, żeby nie być gołosłownym, faktycznie zdjęcia 10 na 15. Dużo zdjęć poziomych tutaj wejść do albumu, ale pionowych też sporo, bo starałam się tak album przygotować, żeby wchodziły i takie zdjęcia. Tutaj mamy zamknięcie na sznureczek, stronę otwieraną w bok. Tutaj mamy po prostu grafikę, natomiast na tej stronie mamy kieszonkę, w której mamy matę na zdjęcia. 10 na 15. Tutaj mamy dziurkacz Cherish Marty Stewart i to jest dziurkacz, który został wykorzystany w całym albumie. Innych dziurkaczy tutaj nie dodawałam. Chciałam, żeby było to spójne. Zamykamy sobie sznureczkiem woskowanym w kolorze różowym. Te sznureczki woskowane ostatnio zaczęłam kupować w Tedim i powiem Wam, że jestem bardzo z tych sznureczków zadowolona. Czekajcie, bo tu coś pociągnęłam. Ach, o. To są kwiatuszki właśnie z tych elementów do wycinania i złote ćwieki też kupione w Tedim. Następna strona to są klapki otwierane na boki i tu mamy zdjęcie na poziomie zdjęcie 10 na 15. Tu mamy klapkę z miejsca na zdjęcie pionowe. Tu mamy miejsce na dwa zdjęcia poziome, na górze i na dole. I jak całość zamkniemy, to tutaj mamy klapeczkę otwieraną do góry też na dwa zdjęcia. I z tej strony też mamy klapeczkę, tylko że ta klapeczka jest z elementem pop-upowym. Mamy dwa miejsca na zdjęcia.
Tu zobaczcie, możemy pięknie wkleić zdjęcie 10x15. O. Zobaczcie, jak ładnie będzie wyglądać z tymi zwierzątkami. I tak samo na dole, to zdjęcie nam się tutaj pięknie zmieści. Następna strona to jest wodospad zamykany klapką. Mamy tutaj klapeczkę w dół i mamy wodospad statyczny na zdjęcia 10x15. Album jest bardzo pojemny, ma tutaj dużo, dużo miejsca między stronami, żeby naprawdę tych zdjęć pomieścić dużo. Tutaj mamy kieszonkę z przepiękną grafiką wykorzystaną, tak fajnie przełamaną, żeby tworzyła całość. Mamy miejsce na zdjęcia 10x15. I cała strona jest pop-upowa, dokładnie na 8 pionowych zdjęć 10x15. Następna strona z kolei to są klapki znowuż na poziome zdjęcia i wodospad tym razem na pionowe zdjęcia 10x15 i tym razem wodospad dynamiczny. Następna strona to są klapki otwierane na boki. I te klapki kryją dwie kieszonki. Tutaj mamy jedną taką kieszeń na zdjęcia 10x15 i drugą kieszeń na zdjęcia 10x15. Następna strona to są klapki, 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 czyli znowuż klapka do góry i na dół, klapka w jeden bok i w drugi bok i grafika z kolekcji. I całość jest otwierana w bok. I mamy pop-upowy element, wyskakują nam dwie piękne rameczki na zdjęcia, ozdobione elementami do wycinania z kolekcji. Tutaj zobaczcie, możemy przepięknie wsunąć zdjęcie 10x15 i je tutaj sobie wkleić. I ostatnie dwie strony, tutaj mamy rameczkę, za którą możemy wsunąć z tej strony zdjęcie 10x15. Zobaczcie, idealnie nam wchodzi zdjęcie 10x15. To jest otwierane do góry i jak zamkniemy, to jeszcze mamy pop-upowy element na kolejne dwa zdjęcia 10x15. I strona okładkowa to jest harmonijka w dół, do góry. Hop. I tutaj jest to samo, mamy harmonijkę do góry i w dół. I tu mamy dużą kieszeń, szeroką, na kolejne zdjęcia 10x15. I tak się prezentuje cały album. Zobaczcie, jakie to płótno jest piękne, atłasowe, mięciutkie. Zawiązywane jest na wstążeczkę satynową. Maty uciekły. Skąd mi te maty? Aha, już wiem, skąd uciekły te maty. Tutaj uciekły maty. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak Wam się podobało, co sądzicie o takim albumie. Mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu. Ja mówię, zakochana jestem w tych papierach, są przepiękne. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa!